Hej, cześć, witajcie ludzie, z tej strony Robuch, a to jest kolejny odcinek z gry Assassin's Creed Brotherhood. Okej, słuchajcie, no kurde. Nie wiem, co chciałem powiedzieć, ale jestem sobie w siedzibie. No dobrze. No dobrze, nagrywa mi się to dobrze. To się chwali. Dobrze, słuchajcie. Dzisiaj to, co możemy zrobić na samym początku, to... Mam już chyba wszystkich asasynów gotowych, żeby... Znaczy wszystkich rekrutów gotowych, żeby zostać prawowitymi asasynami. Już zobaczcie. 6 mam już faktycznie asasynów i kolejnych 6 jest gotowych. Każdy ma odpowiednią ilość expa. No to co? No to robimy tutaj, kurde. Inicjacje, hehe. No dobrze, ale to trzeba wyjść i wejść. I powinno pyknąć, tak? Dokładnie. Leje się wakan motlak pelkulun mumkin. The wisdom of our creed is revealed through these words. No. We work in the dark to serve the light. We are assassins. Oczywiście Niccolo Machiavelli nam towarzyszy. Everything is permitted. Dobra. No i co? Tak, w tym odcinku to, co chciałem zrobić, to wykonać wszystkie misje złodziei już do końca. Dzięki temu pozbędziemy się gangu Cento Occhi już całkiem z Rzymu. Co no... Będzie niewątpliwie na plus. Nie uważacie? Ej, zaraz, halo, ziomek, co ty to se myślisz? Ale dlaczego ty jesteś... Dlaczego ty tak wyglądasz? Coś się popsuło chyba, halo, czekajcie. No, zobaczcie, co to się to dzieje? Ty goście jakiś podrabianiec chyba jesteś, co to ma być? O, no, się zupdate'ował już, no. Dokładnie. Widzicie, już kurde, każdy asasyn pełnoprawny. Siema, no. Elegancko. Dobra, to co? Wychodzimy sobie z siedziby w takim razie. Dobra, wszystko się zgadza. I teraz tak, tutaj widziałem, że mam w pobliżu questa. Zaraz obok, więc bardzo dobrze się składa. No. Dzisiaj się nie zajmuję tym DLC od Leonardo. Dzisiaj inne rzeczy. No i co? No i dobra. Pewnie na dachu siedzi. Spaniak. W sumie jeszcze z takich dodatkowych rzeczy zostały mi do zrobienia te wyzwania złodziei. Także wyzwania najemników. Responsible for the deaths of many of our brothers. Come, I will lead you to him. Dokładnie, musimy przywództwo tych Cento Occhi rozwalić, to wtedy gang się całkiem rozpadnie. Znajdź zapis radzieckiego złodzieja. O, z ukrytego ostrza, więc nie ma żadnego problemu na zrobienie tego. Na 100%. Prowadź ją. Kurde. Te manewry. No, przynajmniej z tymi asasynami jest o tyle spoko, że już nie będę musiał ich wysyłać na żadne misje. No cię, panie! To ja cię szkolę, a ty takie rzeczy robisz, ziomek? Ej, kurde, halo. Panie złodzieju, proszę czekać. No halo, Ja nie wiedziałem, no, myślałem, że on na mnie zaczeka. No kurde, ziomek. Proszę cię. No ale dobra, daleko mi nie ucieknie raczej. Chyba. Chociaż, nie wiem, zobaczymy. Nie, no nie ucieknie. Chyba by zaczekał, co?
Ja pierdzielę, czemu to oni zawsze muszą prowadzić mnie w tak dalekie rejony? I się tak daleko muszę łazić. To jest do dupy. O, coś się dzieje. Czekajcie, tego frajera. Co? To ty mnie zdradziłeś, śmieciu? Patrzcie, jaki lamus. To on był cały czas. No, co jest, kurde? Jaki frajer. Czekajcie, kurde, nie bawimy się tak. O, ty jeszcze? No dawaj to, kurde, się nie bawił. Ja pierdzielę, ej, ale widzieliście typa? Kurde. To ja pomyślał, no, zaprowadzę cię do tych, jednego z tych przywódców zdrajcy, nie? To on był sam. No, w sumie zaprowadził. Dotrzymał słowa. Okej. Okay. Dotrzymał słowa. To trzeba przyznać. Dobra, słuchajcie, teraz tak. Pójdziemy może do Koloseum. Tam też mamy agenta Templariuszy. Tak, no nic. Dzisiaj trzaskamy te dodatkowe misje. W sumie właśnie to jest o tyle fajne, że każda z tych misji jest dość szybka, więc... łącznie się zbierze odpowiednio dużo ich. No i spoko. To co, w stronę Koloseum się kierujmy. Znaczy, no... pod ziemiami, tak? Gdzie jest Koloseum? Panteon? Nie, halo. Jest Koloseum. Jest, kurde! Dawaj tam. Panie Ezio. Kurde, no podoba mi się ta zbroja, nie? Jest taka, kurde, no trochę zimowa, nawet bym powiedział, taka, wiecie. Z takim futrem eleganckim. Tutaj ziomek coś gada, więc może do niego podbijmy. Co tu się przyniósł? I have remained true to my vows. I put my fate in the hands of the divine. Deus ascultat. Your vows keep you from acting, so you seek another to do what you will not. Please understand, I cannot kill. Dobrze, brat Ristoro ukrywa się w pobliżu swojego kościoła. Znajdź go i zabij. Ekskomunika. Z powietrza, no o kurczę, to ciekawe. But I can. Where is Ristoro? He will be at the church, but guards always accompany him. The Borgia cannot protect him from me. Co to za ksiądz jest, kurde? To jest ksiądz, to jest, kurde. Co, będzie mnie krzyżem naparzał? Możemy sobie... Okej, co? No cóż. Ksiądz czy nie ksiądz, czy tam inny frajer. O, tego sobie zabijmy. Mam jeszcze chyba ze trzech konnych zabić i wtedy wykonam wyzwania złodziei. Znaczy tych, nie złodziei, tylko najemników. No, w sumie... to też przy okazji zrobię. Muszę nasyłać złodziei na Borgiów. Coś takiego. No robić coś takiego i wtedy się zalicza questik. No wiecie, o co chodzi. No kurde, bez pustych przelotów, wiadomo. Dobrze. No co mnie frajer goni? Do widzenia. No panowie, co wy wyczyniacie? Ja wysłałem, żeby... Jak wysłałem, żeby tutaj, prawda, jednego gościa sprzątnęli, a oni tam pozostałych. Okej, niech będzie. Ja pierdzielę, gdzie... A tutaj, w tym kościele, no to powiem wam, że trochę daleko ten kościół. O, dobrze, że tam na dół nie zszedłem, bo...
O, czekajcie. Jeszcze bazę dwóch zostało. Coś takiego. Mamy tu kurtyzany, więc ewentualnie mógłbym się dostać do środka jakoś. O. Czekajcie, skoro ja mam go zabić z powietrza, to znaczy, czekajcie, jeszcze tak. Pana tego to sobie zdejmiemy. Jeszcze tu jest jakiś frajer. Tam jest jakaś czerwona kropka, więc to może być nasz... Nie, to jest jakiś ziomek. No dobrze, chyba zrobię to wyzwanie w tym odcinku. No, najprawdopodobniej będzie w tym obszarze czerwonym. Ale, no chwila, bo skoro ja mam go z powietrza zabić, no to znaczy, że mam go zabić z powietrza, nie? Chociaż może stąd, to jest taka dobra miejscówka. Ciekawe. Ej, no gdzie on jest? Nie, no on chyba jest tutaj, tylko że drzewo mi zasłania. Och, come on. Jest, faktycznie. On z jakąś dzidą szedł, czy mi się tylko wydawało? Czekajcie, bo on chyba wychodzi? Nie, on tam cały czas sobie łazi, ten typ. Co on robi? O, wyjdziesz? Lol. No jest tam, dobra. Elo! Do widzenia! Temu panu już podziękujemy, prawda? Reguje skat im bardziej. W ogóle ten typ z chyba multiplayerze to ma taki krzyż, w którym taki bolet się wysuwa taki i potem tak wbija w kark. Coś takiego. W ogóle tak swoją drogą fajny jest multiplayer w Assassinie, w Brotherhoodzie. Tylko że niestety nikt w to nie gra. Nie wiem. Kiedyś próbowałem zagrać, nic mi nie wyszukało, nie? Żadnej gry. Jedynie na botach tą samouczek da się rozegrać. Nic więcej. Albo ze znajomymi, jeśli byście zorganizowali sobie, nie? Natomiast publiczną grę znaleźć to jest niewykonalne. Serio. No cóż. O, ja pierdzielę, patrzcie jak daleko, dobra. Ale mamy przejście do tunelu blisko. Ej, no kurde, to nieźle. Spoko, tak swoją drogą, czy ja przypadkiem nie wykonałem już wszystkich tych agentów? Znaczy, wykonałem agentów, znaczy misji z agentami. Chyba jeszcze jedna została, nie? Czy nie? Jedną mam kryjówkę templariuszy. Zaraz, można sprawdzić. Sprawdźmy to. Outbuster. Dobra, o. A nie, wszystkie. No to dobra, super. To zostały tylko na... Zostali nam złodzieje, misje złodziei, misje kurtyzan i... Nie, no, trochę tego zostało. Jeszcze zostały zlecenia zabójstw, misje Christiny. No, będzie co robić, to na pewno. No i oczywiście DLC Leonardo. O tym też trzeba pamiętać. No i dobra, to jest w środku Koloseum, ta misja. Czekajcie, sobie odznaczę tutaj, żeby mi nie migało. Jak się właśnie zastanawiam, no tych misji to jest... W tym odcinku jeszcze trochę porobię, w następnym zobaczymy. Nie wiem, to jest mniej więcej na dwa odcinki chyba tych misji. Jeszcze nie wiem, w sumie nie wiem ile jest misji Christiny też do robienia. You, please.
will you grace an admirer with a performance? You have been an inspiration for many of us. Co? Wielbicieli, pokonaj wyzywającego w jego własnym wyścigu. A, to jest wyścig. Pokonaj trasę, nie doznając żadnych obrażeń. Nie, spoko. Ziomek, kurde, w ogóle czego wy ode mnie chcecie? No, ja już tutaj mam Czentooki pokonywać, a ty mi, kurde, jakimś tutaj wyścigu mówisz, nie, typie? Proszę was. No i co to niby ma być za wyścig? A mnie odnieś obrażeń, no to se będę ten... leciał na spadochronie. Mam 3 minuty, więc... znaczy prawie już w tym momencie. Ten start wyścigu, no to powiem wam... no a hej, alo! Ale proszę wejść do góry, panie! Oh, come on. No, żartujesz! No, co to było? Dobra. Ja nie mogę, co ten Ezio robi? Jest takie dziwne... tak dziwnie skakał, że ja nie wiem, co on to sobie myśli. Taki kozak jesteś, kurde? No, tam, dobra. Nie, no myślę, że... jak nie będę... Gauganem, to raczej to zrobię na 100%. Nie zabijając się. Dawaj. Czasu jest sporo. Czy zależy jak na to spojrzeć, nie? Ale powinniśmy dać radę. Dawaj, dawaj. Wyścig po Koloseum. To całkiem spoko pomysł, nie? Nawet. W sumie to mogłem się tego spodziewać, tak szczerze. Dobra, o tutaj. O, na luzie myślę. Tutaj czy wyżej będzie? Wyżej. Co jest? Coś się nie... What the fuck? Gejcie. Gdzie oni mi każą teraz iść? Oj, czemu ja tego nie widziałem? Lol. No, nieważne. To jest nieistotne. Biegnijmy tam, gdzie trzeba. No i ostatni pewnie w stogu siano. Tak? A, no. Po drodze nawet. Hej, fajny wyścig. Fajny, łatwy, przyjemny. Spoko. Dobrze. Ile tam... widzę jeszcze jedną misję, więc chyba to jest ostatnia misja złodziei. Jest stosunkowo blisko. No, na koniu myślę, że... spoko. No, Czentooki. Chodźcie, jeśli chcecie mnie zaatakować, to teraz, bo potem już stracicie okazję. Jak się rozwalicie o własne ryje. Na własne ryje w sumie. No nieważne, zostaniecie naklepani i tyle z was będzie. Skończy napadanie, kurde, mnie. Halo, proszę tu wejść. What the fuck? Co jest, no? Jaka głupota, no, teraz. O, Francuzi, he, już nie. Dobrze. Kurde, no te tereny tutaj to są masakryczne, nie? Dopiero co się wspinałem na górę, teraz schodzę. Teraz na spadochronie, no dobra. Jest przynajmniej... jakieś urozmaicenie. Co? Nie? Dobra. Panie, co pan ode mnie chcesz? La Volpe tells me you are a skilled horseman. I have discovered that the leaders of the Centooki train on horseback at the Circo Massimo.
This grants us an opportunity to cut down several of them in one place. No, rozumiem, że wbijamy im się na imprezę, co? Idź do Circo Massimo i składź przywódców Centauri. O, i na tą misję czekaliśmy. Chyba w tym momencie oni się rozpadną, nie? Cały przywódców Centauri za pomocą ukrytego ostrza. Spoko. I jak najbardziej. Czyli co, jakieś tam jazdy konne, to może sobie konia weźmy. Chodź mój rumaku. No, halo. O właśnie. O to chodzi. Drogi, kurde. Aż te ciarze. Nikt mnie nie zatrzyma. Hehe. Patrzcie, jak elegancko tutaj koniem. Zajadę tam. Ej, tu w ogóle się trzy dzielnice łączą. Na tej kolumnie mniej więcej. O, 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 poczekajcie. Wiecie, nie chciałem konia zmieniać, więc zabiłem go z kuszy. Chyba jeszcze jeden jeździec mi został do pokonania. O nie, panie koniu, przeskoczysz pan murek? No nie, no. Dobrze, spokojnie. Bez nerw. Czekajcie, no gdzie ja mam to jechać? Halo? O, tu powinno być już blisko, co? No. O, z ukrytego ostrza mam ich pozabijać, dobrze. Halo, co, czy to wyścigi konne? W sumie nieistotne co to jest, ważne, że... Ważne, że was zaraz zniszczę, no halo, o! Kurde, no ja ledwo szybciej od niego jadę, albo nawet z tą samą prędkością. Łocie, panie. Wow, jakie MLG. Haha. Pyk. Powstrzymano ataki bandytów, o to chodzi. No i wyznawanie najemnika zrobione. Co dostanę? To jest bardzo interesujące. Zadanie złodziei wykonane, no tak. Ale co dostanę za najemników, halo? Topór Bartolomeo, ciekawe. Znaczy i tak wiadomo, że będę walczył mieczem Altaira, ale to jest kurde ciekawe, nie? Pewnie jest to najlepsza broń dwuręczna. Nie ma statystyki 5-5-5, tylko że jest dwuręczna. Tak mi się wydaje, że tak, no, pewnie tak jest. Dobra. Okej, w ogóle w tej dzielnicy już nie ma nic do roboty. W tej jest jedna misja. W tej jest parę misji. A potem Watykan. Kurde. Ej, w ogóle, patrzcie na to. Tutaj mam Ej, ja w sumie cały czas mam zlecenie zabójstw właśnie tutaj w kryjówce, więc... Cholera jasna, tam może się udam. W końcu. Bo tak jest sobie, jest to zlecenie, ale nic z tym nie robię. No dobra, ile tam mamy? No akurat chyba właśnie, żeby tą jedną misję zrobić. Dobra, jeszcze tak przy okazji, wiecie, bez pustych przelotów. Chodźcie złodzieje. O, jest wyzwanie zrobione, ale mi zostało jeszcze jedno wyzwanie jeszcze, oprócz tego. Będę musiał zrobić jakiś skok z 25 metrów. Wiecie co, ja sobie to chyba sprawdzę na necie i może... Jeśli będę wiedział jak, to może to zrobimy w następnym odcinku. A, chciałem na spadochronie, ale chyba się nie dało, co? No dobra. Ej, no to ładnie tutaj czyścimy questy. Ja czuję trochę jak w RPG-u. Chodził już, nie? Przed
przed końcówką gry i czyścił sobie te questiki. No dobrze. Spoko. Też jest o tyle fajnie, że tego nie ma aż tak dużo. A więc... chyba nie ma tragedii, co? Zobaczmy tą misję. Trzech przyjaciół. W celu wzmocnienia swych sił Cezary rozpoczął nowy zaciąg. Jego mistrzowie musztry są teraz kluczem do jego sukcesu. Znajdź i zabij ich. Nicolo. Dobrze. I ukryte ostrze. Cezary, chcesz odbudować armię, co? Nie tak łatwo. No to było akurat trochę słabe, co zrobiłem, no ale... no trudno. No dobrze, skoro tak cwaniakuje Cezary, zabijmy tych jego kapitanów, czy tam kto tam jest. Tych mistrzów musztry, co? Kurde, ja wam dam się u Cezary rekrutować. Brajerzy. Ema! Francuzi uciekli. Cento Oki zostało zdziesiątkowane. Co tam jeszcze? Wyznawcy Romulusa też w sumie po dupie dostali. Każdy dostaje po dupie tutaj ode mnie. Sami Borgiowie przecież. Agenci Borgiów też zostali pokonani już wszyscy. No, skacz, skacz! No, Ezio! Czekajcie, oni będą walczyć normalnie. O! Ja pierdzielę, patrzcie, jaki tu pojedynek będzie. Czy pojedynek... O, cholera! Ale mnie zrzucił, cwaniak. No, chodźcie tu! Ukryte ostrze power. No. Ja wam dam armię Borgiów. A ten co tak stoi? Wow! Jaki finisherek ładny. Czekajcie, ten może się nie skapnie, że ja go gonię. No i bardzo dobrze. Haha, i co teraz, frajerzy? Dobra, lecimy z tematem, kurde, powyjaśniamy typów. Ale kurde, nie no, Borgiowie w tym odcinku no, dupę dostają i to ostro. Na całej linii Cezary przegrywa. W sumie w misji głównej to my musimy jabłko jeszcze odebrać. A że dotarłem tam fabularnie przed nim, w to miejsce, gdzie jest jabłko Edenu. Zresztą zobaczymy, co się wtedy wydarzy. Ja oczywiście pamiętam, bo grałem kiedyś. Nie wiem, ile ja razy przeszedłem Assassina Brotherhooda. Chyba dwa. No i jest. O, no tamci aż zniknęli. Wyparowali po prostu. Pięknie. No i co? Dobra. Słuchajcie, to jest idealny wręcz moment, żeby zakończyć ten odcinek. Tak, 28 minut. No dobra, to co? Zobaczmy sobie jeszcze na mapkę może. Na sam koniec. Pojawiła się jakaś misja tu jeszcze? Halo? Nie, gołębnik. Czyli co? Co my tam mamy? Jakieś zlecenie, jakieś misje kurtyzan, jakieś misja Christiny. A, i jeszcze... Hej, może na następnym odcinku tą kryjówkę zrobimy? Chyba pamiętam, że to się wyjeżdża z Rzymu i się goni jakiegoś takiego frajera gdzieś... jakiś kopalnia, coś takiego. Chyba to jest ta misja. Chociaż mogę się mylić. Dobra, no to cóż, żeby więcej nie przedłużać, dzięki za oglądanie, no i do następnego odcinka. Pa, pa!